Minecraft Cywilizacja podbija polską scenę Minecrafta, więc też zagrałem w takiej cywilce. Ale u jakiego youtubera zagrałem? U Mantisa. Jest to youtuber, który zbliża się do 100 000 subskrypcji. Dobra, śmieszne jesteś. Jedzie pociąg, złe wagony i do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym... Nie chcę już was zanudzać, dlatego przejdźmy do etapu budowy bazy. Ale czy ja coś zbudowałem? Oczywiście, że tak. Zbudowałem słońce, czyli symbol naszej drużyny. Ej, co wy na to, żeby zbudować takie, powiedzmy, słońce? Takie, bo wiecie, nasz team to słońce, to możemy zbudować takie słońce. Ej, bez kitu, no. Ja miałem terakotę, tylko że ja już nie wiem, gdzie ja mam. Ej, dobra, ja mam terakotę, nie starczy mi terakotę. No. Moi drodzy słonecznianie, otrzymaliście teraz prezent jako dar od Boga Słońca na waszym krzyżu. Niech wam służy. Jakim krzyżu? No krzyżu. Ej, dobra, wiem. Ej, Góra Świątyni. Złoto na krzyżu. Ej, Mantis, bo tam ogólnie to chyba Bóg Słońca znikł. A jest! Na tej górze. Na górze złoto na krzyżu. Ej, no bez kitu. Jest, czekajcie, skopy. Nie idźcie tam, tam jest już ktoś, tam już jest. Niech jedna osoba zbierze i da. Komod, jak są kilo? Macie Block Netherite'u, się kolorowe. Gdzie jest Block Netherite'u? Tu. Na górze. Czekaj, idę go wykopać, poczekam, mam jak sobie kilo. No ja właśnie nie mam tego, nie mam żelazny. Ja kopię już. Ej, w ogóle gdzie jest Fuzzy? Fuzzy się traduje z Dripstone'owymi. Widziałem, jak ktoś tam z diamentami robił. A Afik? Afik też tam stoi. Dobra. Aha, dobra. Dobra, no ładnie się tutaj kurde rozwijają wszyscy. Macie, powiem wam team, czyli jestem też na teamie słonecznym, macie tutaj dużą konkurencję, jeżeli chodzi o bazę, bo się zawzięli wszyscy, był komunikat już tutaj, kurde, poszło ostre info, że jest robione coś. Zrobiliście sobie te bloczki? Mieliście. Ja tutaj padłem na, według mnie, genialny pomysł, żeby zrobić taki, że tak powiem, słońce zbudować takie. Powiedzmy, Co to mówi? Antroe. Tutaj. Typy Antroe. Czekaj. Antroe. Powiedzmy takie Dobra. Takie prowizoryczne, powiedzmy, słońce. No. Antroe, to ja mam ci deala. Jak ty mówisz tak o słońcu, to ja mam dla ciebie deala. Słucham za tym. 5 bloków złota za zaśpiewanie dowolnej piosenki. O. Ale ja ci zazdroszczę, Antroe. Powiedzcie jakąś randomową piosenkę. Psiłka Maja. Zielone. O, już było! Czy to już była na cywilce Felta? Jakaś inna piosenka musi być. Dobra. Psiłka Maja sobie lata. Bardzo przepraszam całą cywilizację ludzką za to, co właśnie zrobiłem. A tam Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Kurde. Przekonałeś mnie. Macie 5 bloków, przekonaliście. Ale dajcie Antroe, to jest jego nagroda. Nagroda, ale może się podzielić z całym teamem, nie? Ja dla całego teamu w sumie mogę wam dać. Czekajcie, pokażcie mi. Nie, dobra, nie macie problemu z jedzeniem. A, gdzieś wam chciałem dawać. Nie mamy. Ale nie macie problemu. Każdy tutaj głoduje. Każdy głoduje. Jakie surowce, bo mamy ich mało. Surowce, nie macie w ogóle żelaza, a żelazo by wam się przydało, prawda? No właśnie, no wiesz, no... Dobra, to macie żelazo na
na górze świątyni. Ale oh, ja, oh my goodness. Okej, okay, jeśli chodzi o to złoto, to ja się oczywiście z wami podzielę. Ja tutaj się z wami podzielę. Potrzebne są oczywiście złote jabłka, żeby oczywiście fajnie to wykorzystać, to złoto. No, kto tyle ci sagdyn już leci? Oczywiście. Wszyscy się rzucili. Sagdyn! Dobra, to stary, to dasz mi, no to ja sobie tu dam na zbrojkę. Ogólnie to Apex. Ja bym dał osobą to, które najbardziej ogarniają PvP, nie najbardziej wystakowałem, bo najbardziej wystakowane to... To jest event chyba. No chyba coś się dzieje. Nie, to jest kara za niewykonanie eventu. Niestety była to kara za zbudowanie brzydkiej bazy. Na szczęście potem poradziliśmy sobie z tym problemem. Naszym liderem został Alion, a potem nadszedł konflikt z Fuzim. Nie przyznaję, bo on robi takie gówno. On ogólnie powinien być twórcą i on powinien tu być najbardziej ogarnięty, nie? Potem Mantis przy wszystkich wyjaśnił Fuzjego. Panie Fuzji, według twoich poddanych dostałem tutaj informację, że nadwykorzystujesz swoje możliwości, gnębisz twój team i doprowadzasz ich do smutku. A widziałeś, że ile im dałem złota za darmo? Czy mówi prawdę? Nie, Tam, jakieś oszusty jeden. Ja nie lepiej zostawić się z tego. Dobra, Fuzji, przestań pieprzyć głupoty. Dla osób, które myślały, że to był koniec. No to wiem, nie, że to nie był koniec. No niestety. Dobra, Antis, powiedz o co chodzi od razu. Zapraszam wszystkich do świątyni. Kolejny bot. Coś wybuchnie, trzymajcie się z daleka. Dajcie mi jecha, dajcie mi jecha. Widziałem. Ej, panowie, ja bym był przy świątyni, ale bym nie wchodził na wasze miejsce, jakby na samą górę, nie? No. Mantisek jest okej, okay, ale lepiej mu 100% nie ufać, tak szczerze mam powiem. Mantisek jest różowy, więc ja się go boję. Dobra, nie wchodź na Wider! Mam Infinity. Zginął jeden. Ej, Antroy. Jeszcze mamy dwóch, nie, jeszcze mamy dwóch, panowie. Wiecie co? Radzicie sobie zbyt dobrze, bym powiedział. To dlatego jak sobie radzimy. Cisza wszyscy. Wardenia! Co? Warden! Gdzie mnie popierdzieli, uciekajcie! On jest blisko. Nie uciekajcie, kucajcie. On was wyczuje. Dobra, uciekajcie, co jest? Ej, on chce nas wykończyć, jesteśmy za dobrzy! Nie, ginę! Nie! Umarłem!